A policja wlepiała dziś też mandaty swawolnikom dyngusnikom. Ale walka z nimi trwa nie od dziś, bo oto dokument z XV wieku. Proszę posłuchać. Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni kobiet, a kobiety mężczyzn nie ważyli się do wody ciągnąć, bo swawole i dręczenia takie nie odbywają się bez grzechu śmiertelnego. A kiedyś nie tylko polewano, ale i wrzucano dziewczęta do przerębli. Co więcej, bito je również witkami. No dziś już nie śmiga się witkami po nogach, ale tradycja zobowiązuje. Są w Polsce miejsca, gdzie dyngusowy rytuał jest bardzo rozbudowany. Choć nie oparł się współczesności. Monika Antkiewicz. Jak co roku na wrzeszczańskie drogi wyjechali śmierguśnicy. Niezależnie od pogody, najgłośniejsi, najbarwniejsi nie przepuszczą żadnej dziewczynie. Na panny czekają pod kościołem. Na nic dają się ucieczki. W tym roku pogoda nie dopisała, ale śmierguśnicy na taką ewentualność byli przygotowani, bo swoje zasady mają. Nie lejemy starszych kobiet, tylko kropimy. Na młode panny oczywiście grubo z wiaderka. Jak dzisiaj jest taka pogoda jak teraz, cukierki rozdajemy ludziom. A mokre dziewczyny doskonale wiedzą, że lana woda przez śmierguśników wróży powodzenie. To jest taka tradycja, tak trzeba. Ustrojone wozy, kolorowe stroje i maski. Taka tradycja jest tylko w Brzeszczach i sięga XIX wieku. Ale wtedy przebierano się zupełnie inaczej. Za lekarzy, kominiarzy i rzemieślników. To ułatwiało im wejście do gospodarstw. Wtedy wchodziła reszta i lali dziewczyny. Gospodarze im za to byli bardzo wdzięczni, że pamiętają o moich córkach. Gospodyni wtedy wyciągała co najlepszego do jedzenia, gospodarz coś mocniejszego i tak chodzili od domu do domu. Niegdyś to konie ciągnęły kolorowe wozy. Teraz zastąpiły je mechaniczne rumaki. Także stroje się zmieniły. Czy te stroje robicie sami? Czy ktoś wam pomaga? Skąd je macie? No oczywiście, strój każdy śmierguśnik musi sobie zrobić sam. Stare piżamy, ponaszywane frędzle. Idzie z pokolenia na pokolenie. Bracia, kuzyni po kolei przejmują od nas tę tradycję. Ale tradycja dotyczy również odwiedzania domów. Tam dziewczyny nie mają już szans na ucieczkę i lądują pod prysznicem. Tradycja dopisała jak co roku. W tym czasie gospodarze przygotowują posiłek. No jest to oczywiście no kwiku, pisku i wszystkiego, jak są dziewczyny moczone, pokropione, polane. Ale jest taką po prostu tradycją już z dziada, pradziada. I tak od domu do domu, bo każda panna czeka na takie odwiedziny. Jedno jest pewne, ta brzeszczańska tradycja nie zaginie. Tutaj włącza się cała społeczność. Bardzo mnie cieszy to, że widać tą aktywność wśród młodych mieszkańców, a coraz młodsi, jak państwo widzą, wokół się kręcą, podglądają. Myślę, że tą tradycję będą aktywnie przyjmować. Najlepiej o tym wie Klaudia Janowicz, która pisze pracę magisterską o tradycji śmierguśników. Czy dziewczyny uczestniczą w przygotowaniach do lanego poniedziałku? Tak, oczywiście uczestniczą, oczywiście w nie takim stopniu jak chłopcy, natomiast robią kwiatki z bibuły. Ktoś musi jednak przystroić ten wóz. Każda miejscowość może pozazdrościć Brzeszczom takich śmierguśników, bo to nie tylko wspaniała zabawa, ale i tradycja, według której każda panna, która zostanie pomoczona, będzie miała i szczęście, i powodzenie przez cały rok. Monika Antkiewicz, Infodziennik. Szanowni Państwo, to było coś, a teraz...